Cześć wszystkim. Dzisiaj John Wick Chapter 4. No, produkcja bardzo fajna. Trochę długi ten film. Przyjemnie mi się go oglądało, choć zawiódł mnie, jeżeli chodzi o samo zakończenie. Ładnie było pociągnięte polowanie na członków rady. Miałem cichą nadzieję, że tutaj przyjaciele Wicka w końcu podniosą głowę, tak samo jak inni zabójcy, którzy są traktowani jak przedmioty i nie mają prawa do niczego, nawet do spokoju przez chwilę. No niestety po wydarzeniach z likwidacją hotelu jednego, ataku na drugi hotel, w którym się znajdował John, do niczego takiego nie doszło. Mamy w zamian za to przyjaciela Johna Winstona, który tłumaczy mu, że żeby to wszystko zakończyć, żeby był wolny, musi odbyć się pojedynek, może wyzwać swojego przeciwnika na pojedynek. Na co John przystaje, musi wrócić na łono swojej rodziny. Aby to zrobić, musi wykonać kolejne zadanie. No i na sam koniec mamy pojedynek właśnie Johna, który szczęśliwie wygrywa. No niestety, ale później umiera. No i mamy koniec filmu. Już po śmierci mamy akcję przy grobie z Johnem. Mimo tego są napisy i przed samymi końcowymi napisami mamy kolejną scenę, która może nam pokazać, że coś może będzie jeszcze w tym świecie robione więcej, ale już bez Johna. Dlatego to zakończenie dla mnie jest bez sensu, ponieważ od samego początku John, jeszcze będąc członkiem rodziny, on mógł po prostu wyzwać na pojedynek każdego z członków rodów i załatwić sprawę w ten sposób, a nie przez trzy odcinki serii latać i się męczyć, zabijając swoich przeciwników po kolei. Poza tym film bardzo fajny. Bardzo fajnie się go oglądało, ale tak jak powiedziałem, końcówka zawiodła mnie na całej linii. Tak jakby chcieli na szybko urwać to i zakończyć. Według mnie zakończenie z buntem i z pokonaniem właśnie rady, wprowadzeniem jakichś tam bardziej demokratycznych rządów i więcej swobody dla zabójców byłoby ciekawsze. No tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. I do zobaczenia następnym razem. Hej.